Dobra, nagrywamy. Poszło? 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 Jesteśmy w jedności. Znaczy w jedności, w jachance, w jedności. Znaczy ja jestem, znaczy, że to, że niby sam. Nie. To, znaczy, że... A zresztą posłuchajcie i zobaczcie sami. Jedność w jachance, w jedności. Jedność w jedności, a jaka różnorodność. Jacy jesteśmy wszyscy uśmiechnięci, to te przemiany spowodowały te procesy, bo bardzo się intensywnie procesowaliśmy. Wszystkie 4 dni, od rana do wieczora. Więc zobaczcie na te radosne buzie. Przyjechaliśmy tu smutni, zmęczeni, teraz jesteśmy pełni energii i po prostu petardy energii wystrzelamy w świat. I idziemy do przodu, zmieniamy się i kreujemy same dobre, fajne rzeczy, mamy zajebiste podejście do życia, cieszymy się życiem i mamy szczęście wypisane na twarzy codziennie, od dzisiaj. I tak jest sobie, bo myślałem takie, jakby to było hasło po tym całym procesie. Po tym całym procesie mam takie fajne hasło. Watch me now. Przefiltrowaliśmy całą energię przez nasze serca, jesteśmy otwarci na wszystko, niech się dzieje. Zapraszamy do Vedic Art. Do jedności. O. A ja chcę powiedzieć, że nie tylko dla tych, którzy są smutni dzisiaj, którym nie jest najlepiej na świecie, ale też dla tych, którzy chcą naprawdę najfajniejszego życia, takiego jakościowego, gdzie mają takie życie, jakim sobie marzyli. Przyjedźcie, zobaczcie, w jakim miejscu w swoim życiu jesteście. Co chcecie robić, co naprawdę jest wasze i co jest naprawdę w zgodzie z waszym życiem. Vedic Art. Wiadomo. Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj przyjechałam, bo obudziło się we mnie czy kontakt z moim wewnętrznym dzieckiem i wyjeżdżam z takim pojednaniem z tym moim dzieckiem, które pewnie było zaniedbane przez jakiś czas. No i jeśli ktoś jakieś problemy chce rozwiązać, no to fantastycznie. Na każdym poziomie jest to dostępne, już na pierwszym stopniu. Brawo! Ja jestem wdzięczna za niesamowity proces, za niesamowite miejsce i niesamowitych ludzi, jakich tu spotkałam, którzy na pewno pozostaną w mojej pamięci i wywrą wpływ na moje życie. Był to czas łamania schematów ograniczeń, odwagi i tak naprawdę uświadomienia sobie ważności istoty, jaką jestem. Przy obiedzie przypomniałam sobie taki fakt z mojego życia niedawne, jak malowałam pokój. Tak sobie powiedziałam głośno, że tu kiedyś zamizną moje dzieła, moje emocje i teraz jak sobie pomyślałam, że rzeczywiście jestem osobą, która może stworzyć coś takiego, to znaczy, że jestem stwórcą. I po prostu jest to niesamowite uczucie, z którym wyjeżdżam, że po prostu jestem inną osobą. I dziękuję bardzo. Chłopaki. Fajnie było? Dobrze? Znaczy ja wyjeżdżam z takim spokojem wewnętrznym. Wiem, że jestem w procesie i nigdy nie jest za późno na zmiany, na nową jakość życia, na nowe ja. I odkrywanie siebie. Fantastycznie. No dobrze, jeszcze pani. No już, oddech dzieła. Jeszcze bym chciała dodać, że ja mogłam pogłębić coś, co zaczęłam dawno temu. Wejść w takie swoje obszary, gdzie nie spodziewałam się, że jeszcze tam nie byłam, bo wydawało mi się, że już tam byłam 15 razy, a to się okazało, że jest jeszcze coś i tutaj Małgosiu, tobie dziękuję, bo taki aniołek jesteś i pokazujesz delikatnie takie ścieżki, także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. No i te sny, słuchajcie, tu są odjechane sny. Fajnie, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, chciałem jeszcze bardzo ważną rzecz, jedną rzecz powiedzieć, że są na świecie, to się mówi tak, guru, to jest mój guru, słuchajcie, ale oni są obydwoje, więc
To dobra, guru i góralka, Jacek Małgosia. Dobranoc. Dobranoc. Może ktoś kliknie, żeby...